dzisiaj trochę ciasno się zrobiło, dlatego że scenę musieliśmy uruchomić. W związku z tym nasza scenografia jest trochę zagęszczona, że tak powiem. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że po prawej stronie i po lewej są prace najnowszej wystawy, to znaczy studentów moich, którzy pobierają tu w galerii lekcje malarstwa. Z lewej strony Christopher Masłowski, z prawej strony Elizabeth Masłowska. To są dzieci, dobrze Państwu znanego fotografa nadwornego naszej galerii, Tomasza Masłowskiego. Z przodu, po prawej stronie i tu te trzy, to są prace nauczyciela tychże studentów, Ryszarda Drucha. Nie wiem, może Państwo znacie. No. Proszę Państwa, ta wystawa, której otwarcie mieliśmy niedawno, to jest plon 3 miesięcy wspólnej pracy mojej i tej dwójki studentów. I założeniem tej wystawy było pokazanie tych samych tematów przez 3 różnych autorów. Co ciekawe, po raz pierwszy w mojej pedagogicznej działalności spotkałem się z takim faktem, że miałem dwójkę brata i siostrę, jeszcze bliźniaków w dodatku, i okazało się, że malują trochę inaczej. Elżbieta jest bardziej taka wesoła, jeżeli chodzi o kolory, o gamę. Krzysztof bardziej taki minorowy nastrój prezentuje, ale w każdym razie są to osoby na pewno uzdolnione. Co ciekawe, chciałem Państwu powiedzieć, że w czasie wernisażu 4 prace zdołaliśmy sprzedać. Także również sukces finansowy tej wystawy trzeba zaznaczyć. Proszę Państwa, dzisiaj natomiast naszym bohaterem jest znany Państwu zapewne Andrzej Wala, poeta, dziennikarz, działacz Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Etnograficznego, które działa w Atlantic City pod jego kierownictwem od roku 1976. Andrzej Wala jest w Stanach Zjednoczonych od 35 lat, więc ma spore obserwacje tutejszej rzeczywistości i w różny sposób stara się tą rzeczywistość opisywać. Raz robi to w sposób bardziej humorystyczny, satyryczny, innym razem bardzo poważny, niemalże naukowy. Tu chciałem Państwu zaprezentować kilka książek, których jest autorem. Przede wszystkim chciałem polecić wydawnictwo zbiorowe wszystkich referatów, które były wygłaszane w czasie dorocznych spotkań. Jest to tak zwane seminarium Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Etnograficznego i tu jest plon tej działalności, powiedzmy, naukowej, bardziej poważnej. Drugą książką, którą będzie dzisiaj Andrzej podpisywał, jest książka dość swobodnie napisana, traktująca czasem pewne poważne rzeczy z przymrużeniem oka. To jest ten tomik na pomarańczowym papierze, Rymiki bluźniercze i bezwstydne. Kolejną pracą to jest zbiór felietonów, które są pokłosiem jego współpracy z Radiem Filadelfijskim. I tu pomieszczone są jego felietony, które wygłaszał przez mikrofon radiowy. Mamy jeszcze jeden tomik, Cały mój grzech, traktujący o tematyce, która jest dzisiejszym hasłem, dzisiejszym tematem naszego poetyckiego czy literackiego spotkania. Cały mój grzech. Proszę Państwa, Andrzej Wala publikuje również w 2 czasopismach Tałacin. Jest to publikacja stowarzyszenia czy Towarzystwa Miłośników Kultury Indiańskiej czy Indian, takie działa w Polsce i wydaje się taki periodyk, i Forum Myśli Wolnej. Pytałem Andrzeja przed spotkaniem, jakimi tematami się zajmuje, mówił,
że wszystkimi, od politycznych poprzez historyczne, czy związane z kulturą, czy też opisujące polonijną rzeczywistość w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, poprosiliśmy na nasze spotkanie również znanego Wam bardzo dobrze muzyka, pianistę, kompozytora Wojciecha Holendra. Proszę Państwa, wobec tego oddaję teraz głos, że tak powiem, Wojtkowi i rozpoczynamy nasz program. Posłuszny życzeniu mojej matki. Już nawet budowałem sobie pożądanie do kobiety o ciężkich piersiach, przeznaczonych do karmienia raczej niż miłosnych dotknięć i pieszczów. Niebieskookiej, lnianowłosej, spokojnej i gospodarnej, przyjmującej mnie w siebie z westchnieniem powinności i z nadzieją poczęcia. A tu nagle zjawiła się śniada, Ormianka, może Ukrainka, z długimi, ciemnymi włosami cyganki. Żarząca się wielkim pragnieniem nienasyconej kochanki, przerażonej perspektywą ciąży i rozstępu na brzuch. Antyteza. Tam na Orionie siedzi podobno odwieczny, siwy facet. Z brodą Zeusa. I ma to wszystko zapisane w księgach. A może raczej na harddysku. I dobrotliwie, a trochę ironicznie uśmiecha się pod nosem. Ale czy to prawda? Nie wiem. Hodowany w klimacie, w którym popsuta miłość odsyłała pakieci listów i paliła fotografię. Uczyniłem tak kiedyś. A dziś czuję, że wyrwałem z siebie kawałek życia i okaleczały jestem i biedniejszy. Szukam po omacku tamtej dziewczyny. Gdybym znalazł zapisane słowa, może poczułbym na nowo, czym była dla mnie. Ta piękna, głupia i czuła. I odczarowałbym fragment samego siebie. Owego pięknego, głupiego i czułego chłopca. Bo jesień siedzi ukryta naga nieznajoma. Dziewczyna. Ale nie, teraz to już jest starsza pani. Ale nie widać jej wieku, bo te chaszcze choć bezlistne przesłaniają. I ja trochę ślepy jestem. Więc rozgarniam z wysiłkiem gałązki poplątane życiem i chcę sprawdzić, może ją znam jednak. I czy to nie jest przypadkiem moje sumienie, wstydliwe, nagie, zziębnięte, od siedzenia w krzakach przez tyle lat.
Pantarei. Czarnobrody Adalbert, o twarzy chytrego Greka, przestrzegał mnie przed zabawą w odgrzebywanie minionych wzruszeń. Zostaw je, mówił, takimi, jakie ci zostały w pamięci. Pantarei, chyba mówił, przemijanie czasu przemienia nimfy w harpie. Oszczędź sobie, mówił z naciskiem, rozczarowań nie burz wspomnień, radził. Ale ja, warty archeolog, swojej przeszłości nie usłuchałem Adalberta. Chciałem zobaczyć choćby harpię, a może Lems z Willendorf? Bogowie, dziś odgrzebałem posąg greckiej dziewczyny, piękniejszej niż tamta rozkoszna sodomitka, i patrzę porażony teraz jego urodą i nie wierzę szczęściu, które jest nieszczęściem. Bo czas okazał się lutem Praxitelesa, ale zmleczył wszystko, co było nasze. Z Atlantic City mówi do Państwa. Wybrałem na dzisiaj felieton, który mimo tego, że pisany parę lat temu, aktualizuje się, bo mamy taki sezon. Amerykańscy młodzieńcy i panny amerykańskie, z tych, co oczywiście stać na to, przeżywali ostatnio tak zwany Spring Break na Florydzie. Jest to rewia młodych ciał, prężnych i gładkich. Picie płynu nazywanego tutaj piwem i surfing. Nie mówiąc o innych przyjemnościach towarzyszących radosnemu spotkaniu płci obojga. W czołówce kasyna Hilton wiszą trzy monitory telewizyjne i można było zobaczyć migawki z tego floryckiego wydarzenia. Męska część stołowników wrzepiła się w ekran roziskrzonym okiem, bo tam poruszały się wdzięcznie opalone i aż nabrzmiałe witalnością pupy panienek w szczęśliwie skąpym przyłodziewku, błyskały jak wybliczowane ząbki w tutejszym uśmiechu, obnażającym sprawę podziąsła. Migały biuściki, ale i biusty rozsadzające opalacze, więc męska załoga Hiltona wrzała podnieceniem, jakąś żarliwą tęsknotą, radością i śmiechem. A ja, opowiadając sałatę, pozierałem to w ekran, to na spektatorów. I zauważyłem, że w ten ekran w 9/10 wgapiają się chłopiska, a babska tak jakby mimochodem. Nawet gdy fikają tam muskularne męskie ciała, tak jakoś bez entuzjazmu.
2-3 dni potem, w tej samej stołówce, na ekranie mało radosny program poświęcony chorobom dziecięcym. I sytuacja zgoła odwrotna. Tym razem, co do jednej kobiety, tkwią krowio smutnym, ale uważnym spojrzeniem w telewizorze, nie trafiając łyżką do buzi. A ta druga płeć obrzydła i paskudna, popatrzy chwilę, skrzywi się i zatopi ślepia w talerzu. Co by miało z tych dwóch spostrzeżeń wynikać? Zaryzykuję taką oto tezę, że panowie, jak to samczyki, ekscytują się tym, co będąc zakodowane w nich biologicznie, wyłazi tu w formie cywilizowanego zachwytu nad seksualną atrakcyjnością samiczek, nad radosną, rozkoszną, miłą perspektywą, niechby nawet nierealnego w tym momencie udziału w tym wiosennym rządku kulturowo okiełznanej, przepraszam za nieco trywialne określenie, rui. Panie natomiast, choć zgadzają się z owym obrządkiem zalotów, tak naprawdę więc instynktownie zainteresowane są jedynie jego docelowością. Ach, ten przemożny instynkt matki. Nie potępiam go, bo nie sposób być całkowicie mu przeciwnym. Zapewne nie mówiłbym do państwa, gdyby matka moja mu nie podlegała, ale mam jak to facet swoje zastrzeżenia. Już dawno temu pisał o tym mój idol Gombrowicz. Ponieważ Gombrowicz wyartykułował sprawę znakomicie, posłużę się cytatem z jego dzienników, gdzie napada na babska. Tutaj złość moja wzbiera. W tym nie tylko drażnią, ale i oburzają mnie te złe artystki. Artystki? Tak. Bo czar jest ich powołaniem, estetyka ich zawodem. Urodziły się, aby zachwycać, są niejako sztuką. Ale cóż za parcactwo, cóż za oszustwo. Biedna piękności i biedna miłość, młodości. Wy znalazłyście się w kobiecie po to, aby szczeznąć. Ona w gruncie rzeczy jest pośpieszną waszą niszczycielką. Patrz, ta dziewczyna jest młoda i piękna, w tym celu jedynie, aby stać się matką. Czyż piękność, czyż młodość nie powinny być czymś bezinteresownym, niesłużącym niczemu, wspaniałym darem natury, ukoronowaniem? Ale w kobiecie ten czar służy do płodzenia. On podszyty jest ciążą, pieluszkami. Jego najwyższe urzeczywistnienie pociąga za sobą dziecko i to oznacza koniec poematu. Chłopiec zaledwie dotknie się dziewczyny, oczarowany nią i sobą z nią, już staje się ojcem. Ona matką. A więc dziewczyna to twór, który niby to praktykuje młodość, a właściwie służy do likwidowania młodości. Ten morderczy stosunek do własnego dziewczęcego wdzięku ujawnia się co chwila i stąd pochodzi ta jej właściwość, iż ona nie czuje naprawdę młodości i piękności. Czuje je mniej od mężczyzny. To twa kochana i mądra mateńka wręczyła ci lalę do piastowania. Jeszcze ci w majtkach sterczały pieluchy, a już bawiłaś się swoją córeczką. I dość niezdarnie kładłaś na poduchy i podawałaś jej przez smoczek mleczko. I czasem klapsem zdzieliłaś przez pupę, zupełnie tak samo jak ciebie twa mama. I ją zmuszałaś, żeby zjadła zupę i to już zaraz, w ogóle bez gadania. Programowana do tej wielkiej roli, jakby się bano, że instynkt nie starczy. I się z tej jego wyłamiesz niewoli i jakiś opór zły w tobie zawarczy. I rosłaś w górę, w świecie pieluch, mleka, smoczków, nocników, kwaśnych smrodków, kupy. Zrobili z ciebie mamę. Miast człowieka. Kobietę w ciąży. Kochankę? Do dupy. Jesteś ekspertem od sraczek, kokluszów, szczycisz się ciążą. Tym brzuchem potwora. Bez wiedzy pragnij, bez animuszu. Żałosnej roli reproduktora.
sprzeczne. Ona chce dziecko. Zagrajmy w ruletę, może wyjdzie nam Bieluś, może Kręty. Może będzie jak ja za młody, to może Quasimodo. Spróbujmy, aż już będzie śliczny, nieskrofuliczny, może jak Kawka, albo Gagarin. No może Hitler, czy Stalin. Może w przyszłości zniszczy go praca, może zamieszka w pałacach. A zresztą niech sobie go cierpi. Byśmy nie mieli się lepiej. Przyszłej matce myśl ta nie zaświta. Tej przyszłej matce myśl ta nie zaświta i nikt w ogóle o to nie zapyta, czy chcemy przyjść na ten świat. To ona właśnie, ten nasz stworzyciel, apodyktycznie nas skaże na życie, bo jej samiczość chce tak. I nie pomyśli, co się z nami stanie. Jakie od życia oberwiemy lanie, że więcej tu smutków i łkań. A gdy jej powiesz, ja się tu nie pchałem, to w twarz cię czaśnie i wybuchnie żarem, żeś zimny, niewdzięczny drań. A kiedy instynkt rży w niej głosem klaczy, wtedy rozsądek milczy, nic nie znaczy. Ona chce dziecko i już. Może urodzi zbrodniarza, wariata, ale tak było od początku świata. Więc któż to zbył? No któż? Jeszcze fragment felietonu, który jak gdyby scali i zakończy tę część. Dziś postanawiam wrócić do tematyki, która bez względu na płeć słuchaczy służy konwersacyjnej rozrywce. Czyli jak to się czasem określa, o pewnej miłej, okrągłej i pulchnej części ciała Marii. Kiedy Marynia wychodzi za mąż za przystojnego mężczyznę, powinna liczyć się z tym, że będzie on miał powodzenie u innych pań i że prędzej czy później zechce z tego skorzystać. Ale trudno, kiedy już tak się stanie, będzie to cena, jaką płaci się za chęć posiadania dorodnego samca. Czy ja zatem radzę paniom, by wchodziły za szarych, nijakich lub paskudnych? Otóż nie, zdecydowanie nie. Bo to będzie znacznie, znacznie gorzej, kiedy taka pokraka się wypuści. No nie dość, że zabawaty, to jeszcze łajka. To samo dotyczy nas, proszę pana. Tyle, że my jednak mamy większą słabość do urodziwych kobiet, niż one do tych wszystkich Apolinów, Adonisów, Herkulesów i tym podobne. Nie wierzycie? Zaraz wam opowiem. Siedzę ja sobie na przyjęciu obok ślicznej pani, a ona mi powiada, że najbardziej sobie ceni w mężczyźnie mądrość i intelekt. I osobnik o takich warunkach jest wart tego, by z nim coś cielesnego przeżyć. Teraz pomyślcie sobie, panowie, co mnie w tym momencie po głowie chodzi. Czy ja jestem taki ładny i głupi? Czy ja jestem taki brzydki i mądry? Bo możliwość trzecia, że ja mogę być taki piękny i mądry, zupełnie nie została poruszona. Swoją drogą, to akceptując nawet to podejście do wartości duchowych mężczyzny, nijak jak ten przygłupi chłop. Nie mogę sobie wyobrazić sprawy odwrotnie, że to ja mam leźć do alkowy z ogromnie mądrą, ale przełysiałą, kościstą i zeskupną intelektualistką. Nie będzie z tego nic, moi panowie. Ani przy świetle, ani tym bardziej po cienku, jako że myśmy są tak zwani oglądacze, pozbawieni owej czułej kobiecej wyobraźni seksualnej.
A tu przy okazji nasuwa mi się pewna złośliwość. Teraz już wiem, czemu one to wolą robić w ciemnościach, skoro wybierają sobie tylko mądry. Dziewczyną, na twoją kibić piersi na biodra, to mi to wali w głowę jak wino, chwaląc naturę, że taka szczodra. Kiedy cię pragnę, wtedy nie pytam, czy jesteś wolna, czy masz pieniądze. I tylko wyraz twych oczu czytam, czy w nich odnajdę tę samą żądzę. Twoja uroda wyłącznie sprawia, bez dodatkowych w tym kalkulacji, że mnie jak czmiela do miodu zbawiasz, że z tego miodu pragnę kolacji. Lecz ciebie piękna obchodzi wiele. Czy mam dziewczynę, czy może żonę? I nie rozkochasz się w moim ciele, choć jest jak twoje na to stworzone. Ty spekulujesz, czy się opłaci, czy cię wzbogaci jakoś. Siedzi w lecie, gdy dzień panu robić mają, częstokroć odpoczywają. I tak dalej, a to jest satyra na pazerne baby. Przebydlą schłopy baby. Nad tym myślą jeno, aby oczy jem wcale zamydlić i wożenek ich usilić. Bo umyślnie na to godzą, że zaciążą i urodzą. Za to, żeś umoczył kuchę, pójdziesz jako pod obuchem, pod ołtarz. Dzieć zwiążą z tułą na amen, z jedną kobyłą. Mnimałć żaden chłop o babie, aby była przy postawie. Choć zda się jako ta krowa. Lic swe hortele chowa. Mokro. Lepiej pokutować za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało.
Boccaccio de Camero. Kiedy będziesz dorosła, kiedy już skończysz swoje lat 40, będziesz wreszcie dorosła, zaczniesz brać życie, ile ci się zmieści, choć pora dosyć żałosna. Wspomnisz przed lustrem płaskie, jędne ciało, którego widok osłupiał. I szepniesz go. Ach, iluż mnie chciał, a ja? Jakże byłam głupia. Nagle sens tracą stare komunały. Mężczyzna na całe życie, ojciec twych dzieci, ten wierny i stały, słodkie, małżeńskie pożycie. Kiedy teraz w sposób zgoła męski już nie pogardzisz odmianą, to przy okazji poznasz smak tej klęski, gdy się nie zawsze jest chciano. Coś w gardle ściśnie, kiedy sobie zliczysz, ile to lat ci zostało, że tu łabędzi już śpiew niesłowiczy. To mało tych lat, tak mało. Seks i waloryzacje normatywne, patriarchat europejski, a stosunki płci wśród Indian, wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, kultura, a fizjologia człowieka. Ale nie będzie tak długi fragment. Trudno boję. Opinii feministów... Temat jest ciekawy, może być długi. No, zobaczymy. Opinii feministów współczesne nauki społeczne posługują się w ocenie relacji płci determinizmem biologicznym. Błędnie zakładają, że organiczne zaabsorbowanie kobiety funkcją matki wychowawczyni potomstwa w sposób naturalny doprowadziło do jej uzależnienia od mężczyzny opiekuna. W odpowiedzi na ten tradycyjny aksjomat feminiści podkreślają, że choć biologiczna różnica między płciami nie podlega dyskusji, to jednak system wartości i ocen oparty na tej różnicy jest rezultatem działania kultury, nie zaś wynikiem owej determinacji biologicznej. Tradycyjnemu, androcentrycznemu punktowi widzenia, poddającemu kobietę przez jej rzekomą fizyczną słabość konieczności męskiej opieki, przeciwstawić można fakt relatywnej niezależności samicy w wychowywaniu potomstwa u większości ssaków bez opiekuńczego udziału samca. Feminiści, odrzucając determinizm biologiczny, zakładają, iż do właściwej przyczyny upośledzenia pozycji kobiety można dojść po przebadaniu procesu stosunków społecznych w obszarze kultur mezopotamsko-śródziemnomorskich. W opinii archeologów epoka neolitu odznaczała się egalitaryzmem, zrównoważonymi stosunkami płci, podziałem pracy korespondującym z naturalnymi ich możliwościami, kultem płodności wyrażającym się w formowaniu wyobrażeń religijnych, w których bogini, matka, dawczyni życia
posiadała naczelne znaczenie. Zmiany w tym układzie następują wraz z przeobrażeniem się rolniczych osiedli w centra miejskie i powstaniem pierwszych archaicznych organizmów państwowych. Istnieje wiele hipotez próbujących tłumaczyć przyczynę stopniowego zniewalania kobiety. Jedna z bardziej logicznych spekulacji widzi przyczynę w wojnach międzyplemiennych. Branie w niewolę kobiet wynikało z potrzeby zdobycia większej liczby reproduktorów w celu zapewnienia swojemu plemieniu biologicznej kontynuacji. Oczywista bezwzględność w egzekwowaniu współżycia seksualnego ze zdobytymi w ten sposób kobietami prowadziła do ich uprzedmiotowienia. Z czasem uprzedmiotowienie to przeniesiono również na kobiety wolne, ale głównie na ich seksualność i możliwości prokreacyjne. Na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą pozycja kobiety w Mezopotamii równa się już statusowi niewolnika. Pojawia się koncept małżeństwa monogamicznego, gwarantujący mężowi prawo wyłączności i odbierający żonie jakiekolwiek prawa do swojego ciała. Nie oznacza to jednak, by w konsekwencji mężczyzna był zobowiązany prawnie do współżycia seksualnego z jedną partnerką. Prawo dawało mu bowiem nieograniczoną władzę nad jego niewolnicami, a poza tym automatycznie obok monogamicznego małżeństwa pojawiły się instytucje konkubinatu i prostytucji. Ta ostatnia w przyszłości nieodłączna towarzyszka monogamicznych stosunków małżeńskich. Kodeks Hammurabiego z 1750 roku przed naszą erą posiada wśród 282 praw aż 73 dotyczące małżeństwa i spraw seksualnych. Wśród zachowanych 112 praw asyryjskich 59 odnosi się do tych samych spraw. I tu właśnie kultura ujawnia się eksplicite jako twórczyni waloryzacji normatywnych. Albowiem państwo zawdzięczające swą siłę ustrojowi patriarchalnemu zorganizowało prawne uzależnienie kobiety, tworząc przepisy regulujące jej seksualność, rozwijając etykę, według której jej współżycie z jednym mężczyzną miało zasługiwać na szacunek, natomiast współżycie z wieloma na szacunek ten nie zasługiwało. W ten sposób u podłoża wartości przydawanej dziewictwu leżał interes męskiego użytkownika. Skoro kobieta stała się towarem, miał być to towar nieużywany i swej świeżości gwarantowany. Odzwierciedleniem panujących stosunków społecznych jest system wieży. O ile więc w społeczeństwie z epoki neolitu istniała świadomość znaczenia kobiety matki, musiała świadomość ta wykreować kult wspomnianej wyżej bogini matki, dawczyni życia. Zmiany w traktowaniu kobiet w okresie formowania się patriarchalnych państw archaicznych poprowadziły do obniżenia znaczenia bogini dawczyni życia. Pojawienie się silnego władcy mężczyzny implikowało konieczność wykreowania silnego boga mężczyzny, który swym boskim autorytetem wspierałby system państwowego patriarchatu. I tak z czczonej... Był dzień, w którym zarzuciłem w tobie kotwicę swojego serca. Jesteś moim cichym fiordem, gdzie zawinąłem szczęśliwy, niewprawny żeglarz zmęczony oceanem życia. 20 lat przemknęło mi się myśli, łuczką tulącą skarb znaleziony. To ty, twoje oczy, twoja miłość, dobroć i mądrość mędrca w dziecięcym ciele. Kiedy zrywa się wiatr niepokoju, ty wiesz, jak uśmierzyć burzę, czarodziejko moja. Żywy czakrami, leczący me smutki, spełniający marzenia i tęsknoty. Kocham cię, więc obaliłem maszty i żagle spalone wyrzuciłem za burtem. Tu już zostanę. Do czasu, w którym położysz mi dłonie na skamieniałej twarzy. I ostatni oddech, pamiętaj od dziś, będzie tylko jeszcze jej głowa, wyznaniem ci miłości.
Abebe. Wiersz zadedykowany kobiecie Afryki. Ujrzawszy ją po raz pierwszy, zamarłem w niemym uniesieniu nad doskonałą geometrią jej ciała. Od tej chwili ja, matematyczny cymbał, sławię pier kwadrat przepysznie kulistych pośladków, boskich amortyzatorów samczych lędźwi i czczę kuszący owal ud. Wpatrzony chciwie w pieściwy miąższ ust marzę, że spłynie kiedyś na mnie, otoczy parnym gorącem Afryki, satyną czarnego ciała zatopi w sobie córka bogini życia. A Bebe, moja kwintesencja. Żeby panie nie doszły do wniosku, że jestem straszliwy mizoginem. Że krytykować to nie znaczy nienawidzić. Najpierw wyznanie, chociaż powinno być odwrotnie, najpierw wyznanie, żeby wiedziały, z jakim łajdakiem mają do czynienia. A potem krytyka męskości. Przerwę tu ciszę i wreszcie napiszę, co w mojej zawartej naturze. Żadna obroża, ni świecka, ni boża, nie ściśnie mi garba na duże. Czy skoro jest samiec, to żaden kaganiec tej mojej natury nie zgnębi, nie pójdę na smyczy, niech żadna nie liczy, bym miał się tak zmienić, dokładnie. Bo jeśli natura nakręca kocura, by dopadł najwięcej samiczek, to jasne jest przecież, że ja chcę przelecić nie jedną, lecz wiele samiczek. Gorszy panią oburza, że to brudna kałuża, jak można aż tak się upodlić. Niech się pani nie płoszy, to dla czystej rozkoszy. Żadnej dawy nie pragnę zapłodnić. Pani chciałaby pewnie szczęśliwości tej rzewnej, bym w zaciszu domowym wyłysiał, wyhodował kołdunek i powszechny szacunek. I dla pani wyłącznie miał kusia. Spłodził dzieci growatkę, po 40 był dziadkiem, wszystko wedle szacownej tradycji. Ale ja się tu wcale do tych miodów nie palę. Co innego mi siedzi w ambicji. Ja chcę długo być młody i korzystać z rody. Być kochankiem i wdów, i panienek, i tych żon, co sprawiły, że im mąż już niemiły, łysy ramol, nie czuły jak pieniek. I mnie mdli tam gdzieś w środku, jak od środku wychodku. Sama myśl o tym rodzinnym sosie, więc nie stworzę jak grzecznie tej komórki społecznej. Zagram głupim heglowcom na nosie. A gdy śmierć mnie utuli, wiele pan się rozczuja, lecz z niego uroczy był lampart. Wolę to, niż by żona nad mą trumną schylona zamruczała. We łóżku nic nie wiem. Brawo! No to teraz rachunek macio sumienia. Bardzo często się zdarza, że się chętnie podważa, a szczególnie na męskich spotkaniach tę logikę u kobiety, że to właśnie niestety coś, czego nie znajdziesz w paniach. Że im brak konsekwencji, że wciąż brną w indolencji, że w ogóle są straszne idiotki. Że w miłości nie trwały, w pożądaniu nie stałe, w interwałach od ciotki do ciotki. Jest to słuszna krytyka, bo z przeciętnej wynika, iż najbardziej je ciągną pieluchy. Ale moi panowie, tak przypatrzmy się sobie. Czy to myśmy są piękni duchy?
Raz Sienkiewicz nasz stary wziął ten ciężar na bary, żeby dziadkom dać coś zabawnego i w pustyni i w puszczy śmieszny koncept wyłuszczył, zwany dziś mentalnością Kalego. Ta mentalność zakłada, że się w grzech nie popada, kiedy ścicha się babę usarnia. Ale się to nie chwali, gdy go baba rogali. I w ogóle jest przykro i marnie. Bo jak my się szlajamy, na podrywy chadzamy, to jest wszystko nasz macho interes. Niech się która z nich urwie, no to damy tej kurwie. Niech wie, co to jest. My wciąż widzimy dziewuchę z Kinderkirche Mundkirchen. I tacyśmy są niegdysiejsi. Ale z tego wynika zwykła quasi-logika. Więc uderzmy. Uderzmy się w piersi. Dziś nie po raz to pierwszy chciałem ująć to w wierszyk i tę prawdę sam sobie wyrypać. Że w stosunkach z paniami my jesteśmy błaznami, kiedy z nimi się chcemy wysypiać. Andrzej Wala zaprezentował nam swoją twórczość różnoraką, jak Państwo słyszeliście. Dziękujemy serdecznie Wojtkowi, że wspaniale współpracował z Andrzejem. A teraz zapraszam na drugą część. Namawiam Państwa do tego, żebyśmy rozpoczęli z Andrzejem rozmowę o referatach naukowych. Proszę nie wyjmować jaj. O rynikach bluźnierczych. O jego felietonach, a przede wszystkim o jego sposobie myślenia i postrzegania rzeczywistości. Bardzo proszę o pytania. Ja już wam wszystko wytłumaczyłem. Mogę? Proszę. To będzie mój taki komentarz, że tak powiem, do jego wystąpienia. Mianowicie przychodzi facet do księgarni. Pyta się ekspedientki, proszę panią, czy ma pani książkę pod tytułem Mężczyzna, władca kobiet? Ona chwilę pomyślała, mówi, science fiction, piętro wyżej. I widzisz cały wykład zlepki. Mężczyzna, władca kobiet. Science fiction, tak jest. Andrzeju, ja chciałem zadać pytanie, jak sam siebie byś określił? Jesteś poetą, satyrykiem, jesteś felietonistą, czy jesteś naukowcem? W Ameryce nie można być ani jednym, ani drugim. Nie, to są tak zwane byproducts. Człowiek musi zarabiać na życie. Praca, którą wykonuje, może mu albo pozwolić na marginalne działania, czy poetyckie, czy reportażowe, czy nawet quasi naukowe. Ale ja się ani nie czuję poetą, ani nie czuję się publicystą, bo to wszystko było raczej zrobione amatorsko i społecznie. Wszyscy tak mamy. No, wszyscy tak mamy, ale niektórzy z Polski przywieźli i talent, i już wydeptaną troszkę dróżkę, a ja nie. Ja po prostu w Polsce byłem świeżo po studiach i dopiero w Ameryce zdołałem cokolwiek napisać. No nie masz taki skromny, to prawda. Ale czuję się rozczarowany.
No. Bo nie usłyszałem wierszu o cioci z Ulanowa. A, no. To nie, to o moich urodzinach. No. Nie, to ja Państwu mogę opowiedzieć historyjkę, ale prozą. Moi rodzice byli już w wyrałym wieku. Ojciec miał 53 lata, a mama 41, czyli zdarzyło się właśnie mamie spotkać chiromantę. Do tej pory była matką dwojga córek, a już dorastających panienek, ale marzyła, że może by się jej zdarzył jeszcze synuś. Taki, jakiego miała w początkach małżeństwa, ale który niestety zmarł na czerwonkę. No i chiromanta nagle zauważył gdzieś w dłoni mnie. Ja tam gdzieś byłem zakodowany. Moja mamusia, która przypuszczalnie nie bardzo była wciągnięta w małżeństwo, przybiegła do domu i powiedziała: Ładziu, wiesz, spotkałem takiego chiromantę i on mi powiedział, że jeszcze będziemy mieli syna. No to dla taty była wielka gratka. Jak się rzucił ten 53-latek, to tak to solidnie zrobił, że ja się urodziłem, ale to był absolutny przypadek. I że taki szarlatan, idiota, znalazł tam coś, jakieś zagięcie w dłoni, ja się przez to urodziłem. To nie wiedziałem, że to szarlatani. Bardzo na czarno. To chiromanci. Szarlatani, chiromanci. Szarlatani. To jedno. No, to dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Cieszę się, że... A ja jeszcze mam jedno pytanie. Proszę. Czy swoich tych trzech nurtów, to oczywiście wszystkie skupione były na kobiecie, ale ja wiem, że ty tworzysz też na inne tematy. A która jest dla ciebie, czy seminaria, na których ja byłam i pamiętam, jak przyjechałam na pierwsze seminarium, to powiało mi uniwersytetem i było mi bardzo przyjemnie, że tak poważnie, prawda, sesje, przerwa, znowu jakieś te odczyty. No nie, naprawdę, nie żartuję w tej chwili, że odbywa się coś takiego, co można porównać do takiego rzeczywiście uniwersyteckiego poziomu, czego nie widziałam w tym życiu kolonijnym. Nawet tam w Polskim Uniwersytecie Ludowym. Może kiedyś tak było, ale teraz już tak, niestety nie powiewa. Tak, nie dzieje. Ludowość w tytule jest rozgrzeszenie. Proszę? Ludowość w tytule tego uniwersytetu jest rozgrzeszenie. No tak, to prawda. Tak. No i właśnie, która jest dla ciebie najważniejsza? Czy wiersze, czy felietony radiowe? Co było dla ciebie takie najbardziej? Co jest dla ciebie takie najbardziej? Bez wątpienia nie ostałbym się przy zdrowych zmysłach w Ameryce, gdyby nie towarzystwo. To mnie wypełnia. Jest to moim dzieckiem. Za dzieci nie przepadam, ale akurat to jest moje. No jest mało kapryśne. Tak, to jest główne moje zainteresowanie. Uważam, że dość rozsądne. No, a czy w tych swoich, powiedzmy, w kontynuowaniu tego widzisz jakąś, no, to znaczy gdzieś jest jakiś cel, czy tylko po prostu chcesz to badać, czy ja masz jakiś określony cel, do którego zmierzasz właśnie w tych swoich badaniach i naukowych, i no i bo seminaria są jakąś taką częścią uboczną, no bo trzeba ją zaprezentować gdzieś. Ale no niewątpliwie to, co robisz, to jest pewnego rodzaju pracą naukową i gdzieś tam pewnie jakieś, nie wiem, może nie masz, może to po prostu na zasadzie takiej, że w wolnym czasie no, starasz się w sobie tam jakieś te ambicje. A może masz jakieś... No nie, to jest tak.
Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku miał kiedyś sekcję poświęconą badaniom, nazywała się, przepraszam, jakim badaniom, mniejsza z tym. Nazywała się ta sekcja, polsko-latynoamerykańska, której szefem był zmarły parę lat temu profesor Urbański, Edmund Urbański. Gdyby profesor Urbański żył, to prawdopodobnie Towarzystwo Etnograficzne stałoby się jak gdyby dodatkiem do jego sekcji studiów latynoamerykańskich przy PIN-ie, ale niestety zmarł, był naszym członkiem, pomógł nam wiele. My próbowaliśmy kokietować Instytut, ale oni mają bardzo twarde reguły. Mianowicie organizacje polonijne, które chcą być członkiem Instytutu, płacą straszliwy haracz. Na to Towarzystwa Etnograficznego z Atlantic City nie było stać. I dlatego zostaliśmy niezależną jednostką. I rozwijamy się w ten sposób, ale moją nadzieją, odpowiem Ci na Twoje pytanie, moją nadzieją jest skupienie wszystkich tych, których interesuje etnografia, etnologia, demografia, socjologia, historia. Mamy członków właściwie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I ja liczę na to, że tych członków będzie coraz więcej i że być może po jakimś czasie, oczywiście to są moje mrzonki, bo tylko być może, że towarzystwo przemieni się w instytut i zacznie działać bardziej prężnie. No ale co to by znaczyło instytut? To znaczy prężnie, no to... No to samo, wiadomo, co robi PIN, tylko że PIN jest wielozadaniowy, że tak powiem. Chociaż mnie osobiście nie tyle drażni, co odsuwa od PIN-u kwestia tego, że zajmują się wyłącznie tematyką polską i polonijną. A przecież, kiedy żył profesor Urbański, robili również co innego. To było ciekawe, to było interesujące, to było zakładniające. Wielu naukowców Amerykanów przyjeżdżało i to latynoamerykanów,